Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni debatowali nad nazwaniem jednej z lubartowskich ulic. Szanowny panie przewodniczący, drodzy zabrani, chciałem złożyć wniosek przeciwny i proponuję, żeby nazwać ulicę nowo projektowaną imieniem porucznika Józefa Jurąckiego. Dziękuję. Moi drodzy, czas najwyższy zakończyć to, co było za w ogóle ten projekt w rozmowie ze wszystkimi tutaj, gdzie przedstawione szczere, długie rozmowy, naprawdę jest zasadny i charakterystyka tego miejsca naprawdę odzwierciedla. I takie jest życzenie. Jeszcze raz Państwu przypominam, 121 osób wyraziła swoją wolę, swoją opinię i swoje zdanie. My jako radni dobrowolnie żeśmy te złożyli ślubowanie, mamy służyć. Naszym obowiązkiem jest w tej chwili naprawdę w sposób odpowiedzialny, bo każda decyzja, która była w poprzednich kadencjach, najbardziej tenkie mózgi nie odkręca już tego. Ponosimy wielką odpowiedzialność. Gdyby w tej chwili, w poprzednich kadencjach był rozsądek, odpowiedzialność i pewna refleksja, nie byłoby problemów z kulturą, z ogródkiem jordanowskim, z pawilonem sportowym, z amfiteatrem. W tej chwili uszanujmy wolę tych, którzy naprawdę tworzą to miejsca pracy i taka jest wola, a my po prostu mając, to jest największy w tej chwili klub i my odrzucamy? My gardzimy naszymi wyborcami, ich wolą? Jak długo będziemy jeszcze? Przecież to był temat na kwadrans, żeby zaakceptować naprawdę słuszną nazwę. Strefowa, tak. Rejon bardzo ważny, przygotowywany przez wiele, wiele lat. Obyśmy w życiu akurat mieli szansę przygotować podobny teren o takiej wielkości. To była wieloletnia, naprawdę wytężona praca. To były skupowane, scalane grunty. Jeszcze raz uprzejmie Państwa proszę, dokonajmy refleksji, odpowiedzialności i jaka jest wola pracodawców, mieszkańców miasta Lubartowa. Ta nazwa ma być właśnie taka, czytelna, krótka. Dziękuję. Poprzez istnienie tej nazwy pamięć o nim będzie wieczna. Natomiast jeśli wy chcecie nadać teraz, i to tylko w retorsji do naszej koncepcji, nazwie rondu, proszę Państwa, rondu, który nie ma adresu, to dlaczego nagle się znalazło miejsce dla porucznika Jurołomskiego przy rondzie na ulicy Piaskowej? Ano dlatego, że była ta retorsja, ale przecież my w Lubartowie mamy 4 ronda. Mamy rondo, proszę Państwa, przy Wierzbowej, mamy rondo przy Kolejowej, mamy rondo przy szpitalu i mamy rondo przy obwodnicy Hedeka 19. Więc widzicie, mamy 4 ronda. I zobaczcie, jaki groch z kapustą się nam próbuje szykować. Słyszymy, że była obietnica, że rondo przy Wierzbowej będzie się nazywać imieniem 27 Dywizji Wołyńskiej, a rondo przy Kolejowej imieniem, rozumiem, Józefa Jurołomskiego. To jest właśnie ta sprzeczność, bo chcecie pogodzić właśnie owce z wilkiem. Chcecie jakby zaklajstrować, że koncepcja Jurołomskiego wyszła od nas. Być może Jurołomski i jego pamięć o nim będzie ofiarą tego, że myśmy to zgłosili. Chciałbym odwrócić sytuację i przekazać jakoś wam tą tezę, że może wy to wymyślicie. Szanowni Państwo, z chęcią zgadzam się, żeby w protokole zmieniono, że to klub radnych PiS-u zgłosił, proszę Państwa, tą nazwę, a nie klub wspólny Lubartów. Jeśli się da odwrócić, zróbmy to, ale niech ofiarą naszych sporów, naszych, proszę Państwa, oczekiwań, czy naszych obiekcji o charakterze personalnym, niech tą ofiarą nie będą rzeczywiści bohaterowie naszego miasta. Wzywam was do tego i nie walczmy z Traczem, z Gregorowiczem, z Żyśko, z Siwkiem, tylko proszę Państwa, spróbujmy jednak zrozumieć, że Jurołomski to jest właściwy człowiek, to jest właściwa ulica i to jest jedyna szansa, żeby on tę ulicę miał, bo jeśli nazwiecie go rondem, jakby jego imieniem rondo, to już mówiłem, że jest dychotomia, że jest sprzeczność, każde rondo będzie inaczej, a poza tym ten argument
że będzie nazwa i dziesiątki tysięcy samochodów będzie jeździć i będzie się patrzeć na nazwę i zapamięta. Proszę Państwa, no chyba już były tego typu argumenty. Przez rondo się jecha, się jedzie po to, żeby jak najszybciej przejechać i bezpiecznie. Nikt nie ogląda się na rondo, na nazwy. Chce przejechać. W związku z tym namawiam Was, przestańcie brnąć w ślepą uliczkę, w wykręty, w kolejne argumenty czy kontrargumenty wymyślone, wydumane, bo prawda jest taka, przyznajmy się, nie chcemy nazwać ulicy nowoprojektowanej Juromskiego, bo chcemy pokazać właśnie Gregorowiczowi, Tomasiakowi, Chojnickiemu, Jaworskiemu, pani Grażynie, pani Kozak i jeszcze innym, gdzie jest ich miejsce, że oni nie mają szans na żaden postulat, nawet najbardziej realny, bo w naszym wykonaniu nawet na najbardziej realny postulat to w waszych oczach wygląda jak, proszę Państwa, groteska. Dlatego jeszcze raz przez pamięć dla pułkownika Jurałowskiego wzywam nas wszystkich, a pamiętajmy się, nie szukajmy związku z bezrobociem, z jakimiś innymi rzeczami wtórnymi, niezwiązanymi z tym nazwiskiem, bo przecież problem bezrobocia. Proszę Państwa, jaki ma związek z Jurałowskim i jak go, i kto rozwiązuje? No proszę spojrzeć, kto mówi dużo o bezrobociu? A poza tym, jak mówimy o bezrobociu, to nie możemy nazwać ulicą Jurałowskiego, właśnie tą ulicę nową, proszę Państwa, tą nową ulicę w tamtej dzielnicy. No możemy, więc możemy pracować równolegle na wielu płaszczyznach i tak robimy. Rada ma się zajmować wszystkim i tak naprawdę nie widzę sprzeczności. Dlatego kończąc, proszę Państwa, to mówię tak, mam nadzieję, że nikogo nie obraziłem, bo tutaj już taki świecki obyczaj się tutaj ukuł, że zanim skończyłem, albo nawet zanim zacząłem mówić, to już się paru obrażało, to wzywam. Poniechajmy właśnie, proszę Państwa, personalnych, politycznych, klubowych i ambicji egoistycznych i nazwijmy Jurałowskiego tą ulicę, bo to jest jedyna szansa, że ma to, proszę Państwa, że to się może ziścić, natomiast jak mówimy, że będzie wiele nowych ulic i przyjdą nowi ludzie i nazwa, proszę Państwa, nie, sytuacja się zmieni, coś innego może wyskoczyć i się okaże nagle, że coś innego będzie ważne. Dzisiaj porzućmy bułachę opory, zgódźmy się. Dlatego, proszę Państwa, nie jestem personalnie związany z porucznikiem Jurałowskim i z jego rodziną. Jestem raczej związany personalnie, czy może emocjonalnie z ruchem, też poprzez jakieś rodzinne więzy, ale to nie jest ważne. Dzisiaj jest ważne, że mamy szansę nazwać Jurałowskim, proszę Państwa, ulicę, która daje jedyną szansę, żeby tak się stało. Jeśli uważacie, że nie nazwę Jurałowskiego dlatego, żeby Gregorowiczowi zrobić na złość, pokazać mu figę, to faktycznie nie, po prostu róbcie tak, jak uważacie, ale ja Was serdecznie proszę, zapomnijcie o uprzedzeniach, nazwijcie Jurałowskim tą ulicę. Wymyślcie może inną nazwę, skrót jakiś, ale wróćmy do korzeni i spróbujmy wreszcie odwrócić to dychotomię. Niech prawdziwi bohaterowie tego miasta niech zasługuje na ulicę i to w waszych duszach i waszych sercach. Dziękuję. Szanowny Grzegorzu, że tak mi wolno i powiedzieć, na pewno nie czuję się obrażony. Nie będę mówił tak długo, bardzo to skrócę. Czy w tej chwili, w piątek zostało odsłonięte rondo imienia Lecha Kaczyńskiego w Białej i Podlaskiej. O ile jest rondo w Radzyniu, gdzie córka pana i porucznika pracuje, wjeżdżamy, nazwa Jana Pawła II w Lublinie. To świadczy wielcy ludzie. Mają tą nazwę ronda i u nas to, co jest w tej chwili wniosek w sprawie wyrażenia opinii o nadanie nazwy naszego ronda, również jest pełen szacunek. Ja pod tym wnioskiem też zebrałem ileś i podpisów. Proszę bardzo, ja się pierwszy i podpisałem, uznając jako wielce zasłużony dla naszego miasta i to jest przykład. Uważam, że skróćmy to już dyskusję naprawdę. Dałem przykłady, wielkich akurat przykładów, wielkich ludzi. I ten człowiek nasz lokalny, który wezwalał miasto Lubartów, również. Chyba się nie pomniejszy jego akurat zasług, o ile dałem przykład tych trzech rond. Najbliższych naszych akurat miastach. Dziękuję bardzo. Ja swoim głosem, no, w kilku zdaniach chciałbym się odnieść do tych argumentów
uburzliwie przedstawionych w taki sposób emocjonalny, to znaczy, że to dla kolegi Gregorowicza jest bardzo ważna sprawa. Tak tą wypowiedź też postrzegam. No, niby tym głosowaniem naszym mamy pokazać klubowi wspólnemu Lubartowi, dobrze? Wspólny Lubartów. Wspólny Lubartów, gdzie jest jego miejsce, to cytat i żeby zrobić na złość, to chcę powiedzieć, że to nieprawda. Bo jakby tak było, to by pan Tomasiak tu nie zasiadał, jakby tak było, to by panowie Osiecki, Tchórz i pozostali niewymienieni, pan Jaworski nie byli przewodniczącymi komisji, bo ktoś was do tych zadań wybrał. Także nieprawda, że tu robimy w jakiś sposób na złość w tej sytuacji i w tej sprawie. Natomiast kolego, no pozwól, że my też mamy swoje zdanie w tej kwestii i w tym momencie chciałem podziękować właśnie klubowi i tobie Grzegorzu, że tego bohatera miejscowego żeście nam przedstawili, bo my w jakiś sposób z Jurkiem tego bohatera znaliśmy. Byliśmy akurat na otwarciu tablicy przy dworcu kolejowym i wtedy z panią Korzeniewską rozmawialiśmy. Ona nam mówiła, też wyrażała wtedy żal, że nie do końca ta historia Lubartowa została przedstawiona właśnie na tej tablicy. Wtedy poznaliśmy, ale tutaj nam szerzej przedstawiliście kandydata, opowiadając o nim, bo wtedy była krótka rozmowa i wyraz takiego żalu, prawda, pani doktor. I my z Jurkiem, akurat tutaj współpracujemy, rozmawiamy o wielu sprawach, my z Jurkiem po poprzedniej sesji, po rozmowach na komisji, kiedy siedliśmy wieczorem i bardzo mocno się zastanawialiśmy, jak tą sprawę przeprowadzić, jak to, za czym się opowiedzieć. No. I uznaliśmy wtedy z Jurkiem, że trzeba no właśnie pójść do ludzi i zapytać się, szczególnie te osoby zainteresowane tym problemem. Zainteresowane, bo tam są ich firmy, prawda, żeby się zapytać o ich opinię. Jurek tutaj wykonał ogromną robotę, chodząc praktycznie po wszystkich tych firmach, które są posadowione przy tej ulicy, którą będziemy dziś nazywać, no i pytał o opinię tych ludzi, no bezpośrednio zainteresowanych, którzy tworzą tam miejsca pracy, którzy tam ulokowali swoje życia, swoje firmy i swój biznes. No. I uzyskaliśmy opinię, co myślą na ten temat właśnie bezpośrednio osoby związane z tym terenem. I wcale nie jesteśmy za tym, żeby nie uhonorować bohatera. Postrzegamy nazwanie ronda właśnie jako dobre miejsce, gdzie no codziennie będzie przejeżdżało tysiące samochodów i każdy tym wzrokiem na tą tablicę popatrzy i odczyta to nazwisko. Dla nas ważnym też argumentem jest to, padł ten argument, że córka właśnie porucznika Jura Łomskiego, żebym nie pomylił nazwy, i na komisji, i w rozmowie z panem burmistrzem wypowiedziała się tak, że była zadowolona i z ronda, i z nazwania ulicy. Na komisji ja śledziłem tą wypowiedź, tu jeszcze pan burmistrz potwierdził, że w rozmowie właśnie też taką opinię usłyszał. No powiem tak, było 25-lecie samorządności i do tej pory no te 25 lat samorządności w Lubartowie nie potrafił sobie poradzić z tym problemem właśnie pozostałości z dawnego systemu. Te nazwiska, które tu wypowiadałeś, Grzegorzu, niechlubne dla Polski dzisiaj obecnej i niepotrzebne. No i 25 lat samorządności nie potrafiło sobie poradzić z tym problemem, no więc proszę nie obarczać, tutaj w pewnym sensie biorę w obronę burmistrza, że nie załatwił tego problemu w swoich kadencjach w ciągu 5 lat, bo problem niełatwy. Ja przypomnę, że były takie próby, żeby dokonywać tych zmian i te próby po tym, jak mieszkańcy się dowiedzieli, że takie zmiany mają nastąpić, był bardzo silny opór mieszkańców i nie żadnych komuchów, nie lewicowców, tylko mieszkańców, którzy tam mieszkają.
I to wiecie, czym było to uzasadnione. I to nie będzie łatwe, żeby przeprowadzić dzisiaj, bo na pewno taki opór mieszkańców będzie. Bo tam, gdzie się zagląda do czyjejś kieszeni i żąda wydania kilkuset złotych czy kilku tysięcy, to mocno boli mieszkańców. Panie Grzegorzu Gregorowicz, ja odniosę się do pewnej takiej wypowiedzi pana. No pan wnika w nasze sumienia, co my mamy, co my myślimy i tak dalej, czy jesteśmy przeciwnikami i czy nie jesteśmy przeciwnikami. No po prostu bulwersuje mnie pan z pana wypowiedzi tego typu, że pan podważa nasz patriotyzm, że my prawicowi ludzie, no głosując za tym, że nie chcemy, aby ta ulica nazwana była nazwiskiem porucznika Jura Łomskiego, zaprzeczamy samemu sobie. Wie pan co? Pan jest wybitnym człowiekiem. Naprawdę, ale wybitnym demagogiem. Pana demagogia sięga Himalajów. Panie radny, ja prosiłbym, żeby pan ważył słowa, bo... No, nie obrzucajmy się. Tak, przepraszam, ale to jest po prostu... zgodne zdanie prezydium całego, żeby pan po prostu... Ja rozumiem, tylko że... dał spokój. Wmawianie mi pewnych tez, pewnych, nie wiem, może ruchów, których rzekomo nie zrobiłem, a które wynikają z tego, co pan Gregorowicz mówi, to też jest nie fair. Taka papka, którą dzisiaj dostałem, to jest po prostu niesamowita. To samo powiedziane innymi słowami, widzi pan, jak zabrzmiało ładnie? No dobrze, tylko dlaczego jak pan Gregorowicz mówi, to tego pan nie podważa? Nie rozumie pan tego? Może nie czuje pan tego? Ja przepraszam najmocniej tutaj całe prezydium. Zareagował w chwili, pan mówił, ani razu nie słyszałem, że pan Gregorowicz nazwał pana demagogiem. Dobrze, w podtekstach nazwał jeszcze gorzej. Szanowni państwo, słowa pana burmistrza Badziewskiego i radnego Siwka udowadniają smutny obraz, że my nie potrafimy dyskutować z argumentami, wolimy przyłożyć autorowi tych słów. Zacznę może od końca. Proszę państwa, my nie umiemy odnosić się do tez, zgłaszając jakąś kontrtezę albo antytezę. Ja być może nie panuję zawsze nad formą swojej wypowiedzi, ale staram się, żeby treść była spójna w tych wypowiedzi. Też być może to się nie zawsze udaje, ale proszę pana, proszę mnie przyłapać, być może to się uda, że ja pana obraziłem albo kogokolwiek na tej sali w majestacie przepisów, które wyraźnie określają, co to jest obraza. Za panie Grzegorzu, proponuję nie rozważać takich rzeczy. Ale odnoszę się do wypowiedzi pana radnego Siwka, bo stwierdził, że czuje się obrażony moją wypowiedzią. Nie jest dla mnie ważne, proszę pana, i właśnie tu panuje nad formą i nad treścią wypowiedzi, kiedy pan się czuje obrażony, tylko dla mnie jest bardziej istotne, czy treść mojej wypowiedzi daje panu rzeczywiste podstawy do obrazy, bo obrazić się można z dowolnego powodu. Ktoś ma taki sam garnitur albo krawat w tym samym, proszę pana, kolorze i też można się obrazić. I pan moim zdaniem często właśnie obraża się z takich powodów, ale to jest tylko moje zdanie subiektywne i nie chcę o tym rozmawiać. To jest sesja, gdzie mamy dyskutować o sprawach ważnych, o argumentach. Mnie za bardzo pańskie myśli, panie Siwek, nie interesują. Natomiast przekaz publiczny, który się przeobleka w konkretną decyzję, ten jest dla mnie ważny. Natomiast co pan myśli? Pan mówi, że obraziłem pana głównie w niedopowiedzeniach. No proszę pana, no to moja wina, że pan szuka między wierszami jakiegoś innego kontekstu, a ja w przeciwieństwie do pana odnoszę się do tego, co pan powiedział. Jest nagranie, można sprawdzić. I chciałbym, proszę pana, więc coś pan mówił o demagogii, coś pan mówił o jakichś innych obrazach. No proszę pana, to nie jest istotne. Tego ludzi nie interesuje, słusznie. Ludzie mają w nosie takie nasze debaty, ludzie chcą konkretów. Ja tylko chciałem panu przekazać i nam wszystkim, że nazwa ulicy Jeromskiego, tej właśnie nowo projektowanej, jest w zgodzie z naszymi oczekiwaniami i jest możliwa, jeśli naprawdę tego chcemy. Odnosiłem się do faktów. Atakowałem argumenty, które pojawiały się we wcześniejszej debacie. Żaden z moich argumentów nie został podważony, bo czy nie było w debacie, że nazwa za długa, że księgowo to jest na nic, że proszę państwa, bezrobocie trzeba walczyć, a nie nadawać takie nazwy. Było. Pan burmistrz, proszę państwa, był łaskawy stwierdzić, że ja stwierdziłem, że nikt nie pamięta Jura Łomskiego. No znowu odsyłam, bo rozumiem, że pan śledzi, albo tu jest biuro, które się tym zajmuje, nagrania. Stwierdziłem, że z wyjątkiem może kilkunastu osób, czyli nie mówiłem, że nikt.
No ja też, jakieś osoby znają porucznika Jaromskiego, prawda? Więc proszę pana, pan dyskutuje z tezami, które pan sobie wymyśli i wkładał w moje usta. Proszę pana, żeby pan tego więcej nie robił. Stwierdził pan, że a co ja robiłem przez 25 lat, proszę pana, żeby nadać właśnie właściwy odzew, proszę pana, tej tradycji. No problem polega na tym, panie burmistrzu, że niech pan sprawdzi, co robiłem przed 25 latami, wcześniej, gdy pan miał taką samą szansę jak ja robić to samo. I mógł pan, ale pan nie chciał. Nie mam o to do pana pretensji. Każdy ma swój wybór, każdy mu swój dorobek życiowy, który, jak rozumiem, pan kwestionuje, ale zostawmy to. I teraz, proszę państwa, coś mówi, pan radny Siwek znowu coś wspomniał o sumieniu. No proszę sprawdzić nagranie, czy odwołałem się do sumienia. No, kategorie emocjonalne, czy kategorie niezgodne z publiczną wypowiedzią dotyczącą samorządu nie mają dla mnie na tej sali znaczenia. Raz ośmieliłem się na poprzedniej sesji stwierdzić, że pojemność sumienia pana burmistrza jest za mała, żeby przechować pamięć o poruszniku Jerołomskim. Pan burmistrz był łaskaw stwierdzić, że moje sumienie i mój dorobek życiowy i jestem ostatni na sali, żeby oceniać czyje sumienie. No proszę bardzo, pan się wtedy nie obraził, prawda? Ja proszę pana, mam dokładnie powód do obrazy i ja się potrafię obrazić. Ja obrazy nie daruję, ale jeszcze jakoś, proszę pana, nie znalazłem powodu, żeby się obrazić w świetle kodeksu, proszę pana, cywilnego albo karnego. A jeśli pan to znajdzie taki powód, to proszę to zrobić, a nie na każdej sesji opowiadam, jak to ja, proszę pana, obraziłem. Nie jest moim zamiarem pana obrazić, ale zostawmy to, bo to jest takie jedna pani, drugiej pani, czy jeden radny, jakby drugiego radnemu. Zostawmy to. Ważniejszy jest Jaromski i pamięć, proszę państwa, i jego tradycja, za którą on się kryje i ludzie z jego pokolenia. Mamy niepowetowaną szansę, żeby dać wyraz pamięci o nich i tą szansą jest to ulica, mówienie, że wschodnia, proszę państwa. No, to jest zobowiązanie, które mogą złożyć jedynie radni, którzy będą nad tym debatować. Dzisiaj nie mówimy o wschodniej, więc proszę nie kierować naszej uwagi na Berdyczów uwagami ad personam do jakiegoś radnego, choćby do mnie. Ja proponuję, proszę państwa, porzućmy uprzedzenia. Naprawdę wzywam klub radnych PiS-u, żeby wierni swojej tradycji i swojej partii, no, proszę pana, tradycji, którą niesie, proszę pana, program jakby w części politycznej i, proszę pana, ideologicznej PiS-u, żeby pan wierny tej tradycji klubu, do którego pan należy, wyrażanej w Warszawie, żeby pan nadał nazwie ulicy nowo projektowanej imię porucznika Józefa Jaromskiego. Wzywam pana do tego, żeby pan to zrobił. Dziękuję. Wiele powiedziano z tej mównicy dzisiaj o tej inicjatywie klubu Wspólny Lubartów i zaczęto od tym, że przysporzono komuś cierpienia, że rodzinę przysporzono tych cierpień. Na szczęście nasz klub systematycznie rozmawia i spotyka się z córką porucznika Jaromskiego od dnia, w którym na sesji został zgłoszony odpowiedni wniosek, żeby trafiło to z powrotem do komisji poprzez wszystkie szczeble późniejszego działania i do tego, do czego zobowiązał nas również radny Andrzej Zieliński, przedkładając wniosek, do czego zobowiązała nas cała rada, głosując za wnioskiem radnego Andrzeja Zielińskiego. I jeżeli mówimy o tym cierpieniu, to używajmy skrótów, tylko powiedzmy wprost. Faktycznie pani Alicja Korzeniecka jest zniesmaczona szczególnie komentarzami jednego z internautów o pseudonimie Zgret, który faktycznie niewłaściwie i sposób dalece od zasadnego odnosił się do nazwiska jej ojca. Już nie będę przytaczał tego, o co, jakie to były cytaty. Natomiast usłyszeliśmy również, że będą powstawały nowe ulice. Kiedy? Jakie? Gdzie? Wiecie państwo, kiedy powstały ostatnio nowe ulice, kiedy je nazywaliśmy? Kiedy była szansa, żeby nazwać nowe ulice? W 2012 roku. I przypomnijmy sobie te nazwy ulic do tej pory nazwanych. No mieliśmy tam właśnie Makową, Cisową, Chabrową, z tego co pamiętam, ale przypomnijmy sobie też treść tamtej debaty, przypomnijmy sobie 2012 i nie można mówić, że ktoś jest nowym radnym, że przyszedł i nie chce pamiętać tego, co było wcześniej, bo tamta debata
choć krótsza od dzisiejszej, była bardzo istotna z kilku założeń, które wynikały z tamtego głosowania. I dobrze, żebyśmy sobie przypomnieli, co się wówczas wydarzyło. Wówczas również został przedłożony projekt uchwały na Radę Miasta, żeby nazwać właśnie tymi nazwami te ulicy. I podczas tej debaty nie kto inny jak ówczesny przewodniczący, a może nie przewodniczący, ale na pewno radny Rady Miasta, Andrzej Zieliński zgłosił bardzo ważny i istotny wniosek, żebyśmy odeszli od właśnie nijakiego, jak powiedział to radny Gregorowicz, bezjajecznego na poprzedniej sesji nazywania tych ulic. Padły wówczas argumenty i chciałbym, żebyśmy usłyszeli te argumenty w stosunku do tego, co słyszymy dzisiaj. Trzeba to robić szybko, trzeba nazwać, bo są oczekiwania mieszkańców, nie czekajmy, nie zwlekajmy. Wówczas były poprawki zgłoszone kilku ważnych nazwisk w historii Rzeczypospolitej Polskiej i ta poprawka radnego Zielińskiego wówczas przepadła. Ja głosowałem wówczas za poprawką radnego Andrzeja Zielińskiego. Pamiętajmy również, że wówczas i że pokłosiem między innymi tamtych decyzji w sprawie tych ulic była również komisja, która powstała, która również wysnuła kilka ważnych wniosków. I przypomnijmy sobie, że komisja, która zajmowała się nazewnictwem ulic, pewne wnioski wysnuła, z którymi musi się liczyć również i obecna Rada, i Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa. I również wówczas radny Andrzej Zieliński przedłożył propozycję, jak ulica Wschodnia miałaby się nazywać. I była co do tego zgoda na Komisji Nazewnictwa Ulic i nikt wówczas nie mówił, że ma być to ulica Jura Łomskiego. Również wtedy, w 2012 roku, wtedy, kiedy te poprawki radnego Zielińskiego nie przeszły, również wskazywano, tak, moi drodzy, macie rację, panie Andrzeju Zieliński, już nie pamiętam, kto to odpowiadał, że trzeba będzie się w przyszłości zająć tymi ważnymi sprawami związanymi ulicami, ale nie dzisiaj. Przy następnym nazewnictwie ulic się tym zajmiemy. I mija 5 lat od tamtej debaty, od tamtych założeń, od tego, czym się zajmowała później również komisja nazewnictwa ulic. I okazuje się, że jest nowa ulica do nazwania i powstaje propozycja, żeby nazwać ulicą strefową. Bo Jura Łomski to zaskoczenie, bo Jura Łomski to kwestionowanie, bo Jura Łomski to robienie na złość. Bo Jura Łomski w końcu nie pasuje do tego rejonu. To prosiłbym, żebyśmy się zastanowili i spojrzeli na ulicę Koźmińskiego i rozejrzeli się po mapie, jakie ulice otaczają i nazwy ulic otaczają tę ulicę. A mianowicie Przemysłowa, Kolejowa, Łąkowa, Piaskowa, Wschodnia ma niebawem powstać. No przecież ta ulica, jeżeli byśmy szli tą retoryką i tym uzasadnieniem, no to nijak nie ma się do zasadności, żeby nosiła takie imię. To cóż, mamy się spodziewać, że za chwilę Koźmińskiego zostanie zastąpiony Żwirową, żeby pasowała do Piaskowej? Albo Firmową, żeby pasowała do Przemysłowej? Uhonorowano wówczas ważną postać i dobrze, że tak zrobiono. I jakoś nie słyszę dzisiaj, żeby ktokolwiek, kto jedzie do Przemysłowej i wjeżdża w Koźmińskiego, wyhamowywał naczepę i lądował w rowie, bo nie potrafił przeczytać długiego nazwiska Koźmińskiego. Nie ma wypadków i nie ma problemów. Kolejna rzecz. Jeżeli rozmawiamy i że zostało zrobiona ankieta i że dopytano tych ludzi, to ja proponuję, żebyśmy, mam nadzieję, że radni dostali to również, zerknęli, kto się podpisał i kto faktycznie może być zainteresowany z bezpośrednim sąsiadem, żeby tą ulicę tak nazwać, a nie inaczej. No zerknijmy do kilku nazwisk. Szymon Tadeusz Gasiuk. No przecież mieszka przy 1 Maja, a pracuje przy ulicy Pradnik. Czy tam mamy przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w tamtym rejonie, bo ja sobie nie przypominam. Edward Woliński. No fakt, prowadzi przychodnie, ale tutaj obok Urzędu Miasta. Żadnej działki tam nie posiada. Grzegorz Szyszko. Rozumiem, że to chodzi o komendanta Straży Pożarnej. Przecież Straż Pożarna będzie budowana przy osiedlu Kopernika. No daleko od tego miejsca. Żadnego związku z bezpośrednim sąsiedztwem tej ulicy. Tadeusz Poździk.
Rozumiem, że razem w chórze śpiewa z tutaj radnym Traczem, ale mieszka na osiedlu Garbarskim. Tam również działki żadnej nie ma. Wojciech Harliński. No, zna historię Lubartowa z pewnością, ale również nie jest w żaden sposób i żadnego przedsiębiorstwa tam nie posiada, żeby wypowiadał się w sprawie takiej, a nie innej. Ja zaraz wrócę, w jakiej sprawie się wypowiedzieli ci ludzie, bo to są ważne nazwiska. To są nazwiska na pewno, których głosu należy słuchać, ale zaraz posłuchamy, za czym się wypowiedzieli. I mamy również tutaj jeszcze Jerzego Zwolińskiego, z tego co widziałem, ale mamy również Krystynę Bajdę, no osiedle powstańców Warszawy dla odmiany. Również nie jest w żaden sposób... Panie przewodniczący, nie ma pan upoważnienia, żeby być na forum całego Lubartowa. Ale to jest utajnione? To nikt panu nie udzielił pełnomocnictwa, żeby czytać. Ja przepraszam, czy to jest utajnione? Bo te nazwiska utajnione. Trafiły na moje biurko. Jeżeli to jest utajnione, to nie będę odczytywał. No mamy tutaj jeszcze kilku... Nie jest, ale nie powinien pan czytać według mnie. No jeżeli złamałem prawo, to będzie można wyciągnąć wobec mnie konsekwencje. Natomiast jeżeli ktoś się podpisuje i to się przedkłada Radzie Miasta, wręcza się przewodniczącemu, to przewodniczący Rady Miasta nie jest indywidualną osobą, tylko jest przedstawicielem Rady Miasta, więc ja nie wyobrażam sobie, żeby pisma, które wpływały, a zresztą tytuł jest Rada Miasta, więc ci, którzy się pod tym podpisali, to do Rady Miasta, więc to nie jest napisane w żaden sposób, żeby było utajnione. Mamy tytuł Rada Miasta napisane. Mamy również tutaj, Marka Zagajskiego, który kiedyś startował na burmistrza miasta Lubartowa, ale również jest związany bardziej z osiedlem Garbarskim i żadnej działki w tym terenie nie posiada. Dlaczego przytoczyłem te nazwiska? Przytoczyłem właśnie po to, żeby ta argumentacja, która popłynęła z ust między innymi pana wiceprzewodniczącego, która mówiła, że oto jest dowód, że najbardziej zainteresowani chcą tak, a nie inaczej, ona nie trzyma się żadnej kupy. Ci ludzie nie są tym zainteresowani. Tu zebrano faktycznie 100 kilkadziesiąt podpisów osób, które mają jakieś zdanie. Ale oni tylko mówią, że oni popierają propozycję nadania nowo projektowanej ulicy Strefowa, ale nie mówią, że są przeciwko ulicy Jura Łomskiego, o czym również należy pamiętać. I kolejna rzecz, no jeżeli ja słyszę takie oto informacje, że czymś, z któryś radnych na komisji został zaskoczony, to ja proszę bardzo na wszystkich radnych, którzy siedzą na tej sali, żeby sobie przypominali, jakie wnioski były głosowane na sesjach albo komisjach, jaka była treść tych wniosków i do czego ona zobowiązywała komisję. Ja przypomnę, że w chwili, kiedy sesja, odbywała się pierwsza część sesji, w kuluarach radni mówili, że to jest nazwa niewłaściwa. Później padły wnioski, żeby zdjąć to z porządku obrad i skierować do komisji, żeby komisja zaproponowała i wydała opinię w sprawie tej nazwy lub zaproponowała inną nazwę. I radni w tej komisji zaproponowali inną nazwę. Oni zrobili to, co zostało powiedziane we wniosku, wówczas wniosku radnego Wróblewskiego. Później ten wniosek został doprecyzowany również przez radnego Zielińskiego. Stąd propozycja szerokiego, obszernego zajęcia się przez Komisję Planowania Przestrzennego wszystkimi nazwami, jeżeli chodzi o kontrowersyjne, rondami oraz wskazanie osób, które do tej pory nie zostały uhonorowane. I co ciekawe, proszę Państwa, w tym wszystkim, co jest wyjątkowe i naprawdę powinno dać wszystkim do myślenia, bo my słyszeliśmy, że ktoś rozmawiał z panią doktor, ona powiedziała jedno, powiedziała drugie, ale dla nas najistotniejsze jest to, że ten projekt tego wniosku my skonsultowaliśmy bezpośrednio z panią doktor Korzeniecką, którą prosiliśmy o odniesienie się do tych nazw. Z rondem żołnierzy wyklętych, z rondem 27. Wołyńskiej Dywizji i tak dalej i z pozostałymi ulicami. Nie będę tego przytaczał, bo nie ma teraz, nie jest to przedmiot naszych obrad. I proszę Państwa, jeżeli się mówi o działaniu długofalowym, to my właśnie, jako nasz klub,
To długofalowe działanie i zainicjowaliśmy w przypadku pozostałych ulic, ale i w przypadku tej ulicy również zainicjowaliśmy, bo się odnosimy do tego wszystkiego, co było przedmiotem debaty nie radnych z Warszawy, Krakowa czy Poznania, tylko na tej sesji. Radni debatowali i mieli określone oczekiwania również w przeszłości. I musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że często bywa tak w naszym również tutaj postępowaniu samorządowym, że często pewne idee, pewne pomysły rodzą się faktycznie w takich chwilach, które są chwilami późnymi. I najlepszy dowód na to, że warto się tymi rzeczami również zajmować, są chociażby propozycje burmistrza Bodziackiego przedłożone i o co został uzupełniony porządek obrad w dniu dzisiejszym. Bo nikt nie odsyłał do tego komisji, do komisji tej uchwały. Nikt nie żądał uzupełnień i radni głosowali za uzupełnieniem tego w porządku obrad. Ale należy odnosić się do wszystkich propozycji z taką samą wagą i tak samo je ważyć i o to apeluję. Mam nadzieję, że tutaj merytorycznie odniosłem się do tych wszystkich uwag, natomiast nie będę odnosił się do takich personalnych zaczepek. Dobrze, radny Gregorowicz z miejsca co prawda, ale zmodyfikował swój wniosek. W związku z tym będziemy głosowali poprawkę do uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy nowo projektowanej w paragrafie pierwszym, aby ulica Strefowa zastąpić ulica POR. Józefa Juraomskiego. Kto z radnych jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. Tak. 10 radnych jest za. Kto jest przeciw? Poprawka nie przeszła. Radni zadecydowali, że ulica będzie nazywać się Strefowa. Klub Radnych Wspólnego Lubartowa przedłożył także wniosek w sprawie zmiany nazw komunistycznych działaczy na patriotów, którzy ginęli za niepodległą Polskę. Miejmy nadzieję, że jeszcze w tej kadencji dojdzie ostatecznego zakończenia komunizmu w Lubartowie.